Ojcze Święty, przychodzimy do Ciebie z naszym związkiem Solidarności, związkiem, który zrodził się w określonej sytuacji, kiedy społeczeństwo nasze zrozumiało, że nie wystarczy, abyśmy byli zewnętrznie nasyceni. Potrzeba jest innych rozwiązań, rozwiązań, które dyktuje serce i rozum. Wychowani byliśmy w tym duchu, w duchu religii i wiary i wiemy, dzisiaj naprawdę wiemy i przekonaliśmy się, że aby człowiek był człowiekiem, musi pamiętać, że ma rozum po to, by kierował się tym rozumem, nie patrząc tylko i wyłącznie na dobra te, które nas otaczają, ale dobra i zadowolenie wewnętrzne. Zadowolenie, które w sumie jest większym zadowoleniem, do tego stwierdzenia nasze społeczeństwo doszło. Nie jesteśmy i nie będziemy nigdy grupami politycznymi. Nas sprawy polityczne nie interesują. Interesuje nas prawo człowieka, prawo do człowieczeństwa, prawo do wiary, swobodnego głoszenia jej i wyznawania. Jeśli te prawa ludzkie, sprawdzone od tysięcy lat, będą zachowane, wtedy, niezależnie od granic, człowiek będzie się czuł człowiekiem i będzie pamiętał, że kiedy go stać na pomoc drugiemu człowiekowi, będzie to pomagał. Te właśnie stwierdzenia mamy od Ciebie, Ojcze, od naszego Kościoła i tymi stwierdzeniami będziemy się kierować, mimo że jesteśmy związkiem zawodowym, dlatego też w naszym związku nie będziemy odprawiać mszy, nie będziemy budować kaplic, jednak będziemy się kierować sprawiedliwością, uczciwością, rozwagą i jeśli będzie mało, a jest u nas mało świątyń, będziemy je pomagać budować dla naszych dzieci, dla nas, bo wiemy, że kiedykolwiek w historii naszej byliśmy z naszą królową, wiodło nam się dobrze. Chcemy Twoich rad, Ojcze, i będziemy zawsze wiernie Ci służyć. Pan Wałęsa jest młodszy, ma lepszą pamięć, mówi z pamięci. Ja już jestem człowiek starszy, muszę sobie napisać to, kto to wiedzieć. Więc czytam, co to napisałem. Tylko chcę dodać jedno, że pisałem prawdopodobnie czerpiąc z tego samego źródła, z którego i Pan, to znaczy z tego serca, które nas wszystkich łączy, o którym wielki nasz Mickiewicz powiedział kiedyś, patrz w serce. Zapomniałem sobie, no nieprawda? Proszę, miej serce i patrzaj w serce. Patrzaj w serce, a rozumiał, że to doprowadzi do tego ładu, który jest równocześnie ładem rozumu. Będąc ładem rozumu, nie jest tylko spekulacją oddaloną od życia i od człowieka. Jest podstawą cywilizacji miłości. Tak zrozumiałem Pańskie przemówienie i od razu w punkcie wyjścia chcę powiedzieć, że czerpałem natchnienie z tego samego źródła. Teraz więc przeczytam to, co mam napisane i co potem także wszystkim Wam chciałem wręczyć. Wyrażam radość z dzisiejszych odwiedzin przedstawicieli Solidarności, niezależnych, samorządnych, związków zawodowych. Najserdeczniej witam pana Lecha Wałęsę oraz wszystkich, którzy przybywają wraz z nim. Cieszę się, że w tym spotkaniu bierze również udział kierownik i współpracownicy zespołu
do spraw stałych kontaktów roboczych między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Stolicą Apostolską. Witam Was szczególnie serdecznie na tym miejscu, na którym z racji mojej posługi na stolicy Świętego Piotra dane mi jest spotykać się z ludźmi różnych narodów, języków i ras, krajów i kontynentów, z ludźmi moimi braćmi. W tym ogólnoludzkim braterstwie, które Kościół głosi w imię Jezusa Chrystusa oraz w kontekście całego ewangelicznego orędzia, braterstwo, jakie łączy synów i córki jednego narodu, ma swoje szczególne miejsce i szczególne prawo, bo ma też szczególne miejsce i prawa w ludzkim sercu. Witam Was więc jako moich rodaków, z którymi jestem związany więzami języka i kultury, wspólnej historii i wspólnych doświadczeń, w obrębie których rodziła się i kształtowała w ciągu całych stuleci solidarność wszystkich Polaków. Sprawdzona zwłaszcza w trudnych i przełomowych momentach dziejów naszej ojczyzny. Cieszę się z tego, że wydarzenia ostatniej jesieni, poczynając od pamiętnych tygodni sierpniowych, stały się okazją do ujawnienia się tej samej solidarności, która zwróciła na siebie uwagę szerokich kręgów opinii publicznej na całym świecie. Wszyscy podkreślali szczególną dojrzałość, jaką społeczeństwo polskie, a zwłaszcza ludzie pracy, wykazywali w podejmowaniu i rozwiązywaniu tych trudnych problemów, jakie stanęły przed nimi w momencie krytycznym dla kraju. Na tle wydarzeń, których nie brak w dzisiejszym świecie, a w których jakże często metodą działania staje się gwałt i przemoc, na tle działającego w różnych krajach terroru czy terroryzmu, który nie oszczędza życia niewinnych ludzi. Ten właśnie sposób działania, wolny od gwałtu i przemocy, szukający rozwiązań na drodze wzajemnego dialogu i merytorycznych racji, z uwzględnieniem dobra wspólnego, przynosi zaszczyt zarówno przedstawicielom świata pracy z Wybrzeża, Śląska i innych regionów, tym, którzy zrzeszyli się w Solidarność, jak też przedstawicielom polskich władz państwowych. Pragnę Was zapewnić, choć przypuszczam, że o tym i tak już wiecie, że w ciągu tego trudnego okresu w sposób szczególny byłem z Wami, przede wszystkim poprzez modlitwę, ale także dając od czasu do czasu o tym znać w sposób możliwie dyskretny, a równocześnie wystarczająco zrozumiały dla Was i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Z radością przyjąłem wiadomość, że poprzez zatwierdzenie statutu niezależnych samorządnych związków zawodowych Solidarność w dniu 10 listopada stała się Solidarność organizacją uprawnioną do właściwej sobie działalności na terenie naszej ojczyzny. Powołanie Solidarności jest wydarzeniem doniosłym. Wskazuje na gotowość wszystkich w Polsce ludzi pracy i to pracujących w różnych zawodach, również inteligenckich, także ludzi pracujących na roli, do podejmowania solidarnej odpowiedzialności za godność i owocność pracy wykonywanej przy tylu różnych warsztatach na naszej ojczystej ziemi. Wskazuje również, że nie ma, bo też nie powinno być, sprzeczności w
pomiędzy tego rodzaju samorządną inicjatywą społeczną ludzi pracy, a strukturą ustroju, który odwołuje się do pracy ludzkiej jako podstawowej wartości życia społecznego i państwowego. Praca jest trudem człowieka, jest świadomym i osobowym działaniem człowieka, jest jego wkładem w wielkie dzieło pokoleń, dzieło utrzymania i postępu ludzkości, narodów, rodzin. Jest rzeczą oczywistą, że ludzie wykonujący określoną pracę mają prawo do samorządnego zrzeszania się właśnie z tytułu tej pracy, celem zabezpieczenia wszystkich dóbr, którym ta praca ma służyć. Chodzi tu o jedno z podstawowych praw osoby, o prawo człowieka jako właściwego podmiotu pracy, który, czyniąc ziemię sobie poddaną, aby użyć słów biblijnych, właśnie poprzez tę pracę, chce równocześnie, ażeby w ramach pracy i w związku z pracą życie ludzkie na tej ziemi stawało się prawdziwie ludzkie i coraz bardziej ludzkie, jak to czytamy między innymi w tekstach ostatniego soboru. Związki zawodowe mają swoją dość już długą historię w różnych krajach Europy i świata. Mają również swoją historię w Polsce. Wspomniał o tym w swoim przemówieniu, które zapewne dobrze pamiętacie, bo miało ono miejsce wkrótce po zatwierdzeniu waszych statutów. Tak znakomity znawca zagadnień syndykalnych w okresie międzywojennym, jakim jest ksiądz prymas. Myślę, drodzy Państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie stoją przed Wami w Solidarności. Są to zadania niezwykle doniosłe. Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych uprawnień każdego człowieka, podmiotu pracy. W tym znaczeniu zadania te mają podstawowy charakter dla życia całego społeczeństwa, całego narodu, dla jego dobra wspólnego. Sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek, jak pracuje i jak żyje. Stąd też wasza samorządna działalność posiada i zawsze posiadać powinna wyraźne odniesienie do całej moralności społecznej. Przede wszystkim do moralności związanej z dziedziną pracy, ze stosunkiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale także z tylu innymi dziedzinami moralności osobistej, rodzinnej, środowiskowej, zawodowej, politycznej. Myślę, że u podstaw waszej wielkiej inicjatywy, która rodziła się w ciągu sierpniowych tygodni na Wybrzeżu i w innych wielkich środowiskach polskiej pracy, tkwił jakiś zbiorowy zryw do podniesienia moralności społeczeństwa. Bez niej bowiem nie może być mowy o żadnym prawdziwym postępie. A Polska ma prawo do prawdziwego postępu, takie samo jak każdy inny naród, a równocześnie poniekąd szczególne, bo okupione wielkimi doświadczeniami historii, a bezpośrednio cierpieniami ostatniej wojny światowej. Tu naprawdę chodziło i nadal chodzi i chodzić będzie o ściśle wewnętrzną sprawę wszystkich Polaków. Wysiłek jesiennych tygodni nie był skierowany przeciwko nikomu. I nie jest też przeciwko nikomu skierowany ten wysiłek, ten ogromny wysiłek, jaki w dalszym ciągu stoi przed wami. Nie jest skierowany przeciwko, jest skierowany wyłącznie ku wspólnemu dobru.
a prawo, co więcej, obowiązek podejmowania takiego wysiłku posiada każde społeczeństwo, każdy naród. Jest to prawo potwierdzone całym kodeksem życia międzynarodowego. Wiemy, że w ciągu dziejów kilkakrotnie przemocą pozbawiano Polaków tego prawa, tego właśnie prawa. To jednak nie oduczyło nas ufać Bożej opatrzności i wciąż rozpoczynać na nowo. W interesie pokoju i międzynarodowej praworządności leży, aby Polska cieszyła się w pełni tym prawem. Opinia światowa jest przekonana o słuszności tego stanowiska. Działalność związków zawodowych, jak powiedział przed chwilą pan Wałęsa, nie ma charakteru politycznego. Nie powinna być narzędziem działania nikogo, żadnej partii politycznej, aby mogła w sposób wyłączny i w pełni samorządny skupić się na wielkim dobru społecznym ludzkiej pracy i ludzi pracy. Pragnę przy sposobności naszego dzisiejszego spotkania złożyć wam, drodzy moi goście, życzenia. Są one wielorakie, ale w szczególności dwa. Życzę wam naprzód, abyście mogli w spokoju, wytrwale i owocnie kontynuować waszą działalność, podyktowaną tak doniosłymi motywami natury społecznej, kierując się sprawiedliwością i miłością, kierując się względem na dobro naszej ojczyzny. I stąd życzenie drugie, niech towarzyszy wam zawsze ta sama odwaga, która stała u początku waszej inicjatywy, ale też i ta sama roztropność i umiarkowanie. Tego wymaga właśnie dobro i pokój naszej ojczyzny, jak mówił o tym we wspomnianym przemówieniu i przy innych okazjach ksiądz prymas. Podejmując to zadanie, jakie sami świadomie wybraliście, starajcie się oddać przysługę, dziejową przysługę, dobru naszej ojczyzny, a także wszystkich narodów świata. Tego wam życzę i o to nie przestaję prosić Boga za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej, Matki Polaków. A teraz, moi drodzy bracia i siostry, rozpoczniemy liturgię Eucharystii, liturgię ofiary i zjednoczenia z Bogiem w ofierze Baranka Bożego. I kiedy mam rozpocząć tę liturgię, w waszej obecności i przy waszym uczestnictwie, staje mi przed oczyma cała Polska. Polska jak gdyby wielki warsztat pracy. Warsztat ludzkiej pracy, warsztat polskiej pracy. Warsztat złożony z wielu warsztatów. Jest to i praca fizyczna, i praca umysłowa, i praca w fabryce, i praca na roli, i praca w zawodzie, i praca w rodzinie, praca ojców, ale i praca matek, praca nad tym tworzywem, które człowiek przekształca, ażeby służyło jego potrzebom, ale też praca nad człowiekiem. Właśnie ta, która zaczyna się pod sercem matki i przy sercu matki, która potem trwa poprzez życie rodzinne, poprzez wychowanie w szkole. Ta wieloraka praca, ten olbrzymi warsztat pracy, jakim jest nasza ojczyzna, staje mi oto przed oczyma. Dlatego, ponieważ
dniu dzisiejszym goszczę tutaj szczególnych pielgrzymów z Polski. Nieraz ich goszczę, kiedy przybywają, szukam okazji, ażeby spotkać się z nimi we mszy świętej, o ile możności. Dzisiaj goszczę szczególnych pielgrzymów, przedstawicieli Solidarności i dlatego poprzez was jako przedstawicieli widzę tę całą wielką pracę, jaka się dokonuje na naszej ziemi ojczystej. Widzę ludzi pracy. I skoro mamy rozpocząć liturgię eucharystyczną, co pragnę uczynić? Pragnę wobec was i z wami razem, tych wszystkich ludzi pracy, zgromadzić tu przy tym ołtarzu. I z tego, co jest treścią każdego ich dnia, każdego dnia pracy w Polsce, gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, jak mówi nasz wielki współczesny poeta w tytule swojego dzieła. Z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina. Proszę was, ażebyście mi w tym dopomogli. Wy, którzy reprezentujecie świat pracy, ludzi pracy, proszę was, ażebyście tę polską pracę pod postacią chleba i wina tutaj na tym ołtarzu w papieskiej kaplicy położyli, złożyli w ofierze. Ta ofiara nasza stanie się ofiarą Jego, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Powtórzy się wobec nas, tu zgromadzonych, tajemnica Kalwarii. Powtórzy się jakoś także tajemnica Jordanu. Usłyszymy wewnętrznym słuchem wiary te słowa Ojca. To jest Syn mój miły, którym mam upodobanie. Ten miły Syn, Syn Boży, przyjdzie do naszej wspólnoty, ażeby chrzcić nas Duchem Świętym, zanurzyć nas w Duchu Świętym, zanurzyć nas w rzeczywistości bóstwa, w żywiole bóstwa. Po co? Po to, ażeby dać nam moc. Jeżeli na tym ołtarzu złożymy całą polską pracę, to poprzez ofiarę Chrystusa, poprzez Eucharystię wróci do nas i do tych, których reprezentuje, do wszystkich ludzi pracy na polskiej ziemi, wróci do nas ta moc, która jest z Niego. Moc, poprzez którą człowiek staje się Synem Bożym i jako przybrany Syn Boży nadaje godność całemu swojemu życiu, nadaje godność swojej pracy, dźwiga tę pracę na poziom Syna Bożego. Będziemy się, drodzy bracia i siostry, składając tę ofiarę, modlić, ażeby
Wasza solidarność. Solidarność wszystkich ludzi pracy w Polsce służyła tej wielkiej sprawie. To jest wszystko, co pragnąłem Wam powiedzieć. O co pragnąłem Was poprosić. Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to proszę Was, zanim odejdziecie, słysząc te słowa, idźcie, ofiara spełniona, to proszę Was, ażebyście te słowa Waszego rodaka, następcy Piotra na rzymskiej stolicy, powtórzyli ludziom pracy w Polsce, ażeby ta praca służyła godności człowieka, ażeby dźwigała człowieka, ażeby dźwigała rodziny, ażeby dźwigała cały naród. Proszę Was, żebyście odeszli stąd, bo się zbliża także czas Waszego powrotu do Polski, niosąc z sobą tę nowinę, tę dobrą nowinę, rozpoczętą Betlejem, potwierdzoną nad Jordanem, dopełnioną w tajemnicy wielkanocnej, powtórzoną dzisiaj w tej Eucharystii. Bo w każdej Eucharystii ta dobra nowina powtarza się, ażeby człowiek nią umocniony szedł przez życie i powtarzał: oto idę, Panie, oto idę, Panie, ażeby pełnić Twoją wolę. Amen. W starej jadalni Pałacu Belwederskiego w dniu 5 września 1927 roku. To jest jakaś dziwaczka prawda. I myślę, że głosy musi oddzielić ode mnie i pójść świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się uśmiechać w tej dziwnej sytuacji, w którym nagle głos pana Piłsudskiego się wlaje. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś anonos z korbą na kręcie, wkrótce nacisnie i jakaś trąba zamiast na nie gadać rzadko. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się nową moją łaskę, którą na pewno pomyślą, że tatuś z niej gdzieś za trąbą kołonego się bawi. Puści śmiech mnie bierzeć, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo. Nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funty jak pierniki, prawie na łuty jak jakie cukierki. Generał Tadeusz Kasprzycki, dowódca pierwszej kompanii kadrowej, odczytuje kartki swego dziennika. 6 sierpnia 1914 roku. Jeszcze jedna noc na scenie w Oleandrach, sala teatralna, spędzona w półśnie. Co pewien czas otwieram oczy. Nikłe światełko lampki, dziwacznie poskręcane ciała kadrowców, tu i ówdzie pogwizdy i chrapania. Po drugiej, szarpnięcie za rękę, rozkaz pisemny.
do obywatela Zbigniewa, komendanta pierwszej kompanii kadrowej. Kompania wasza ma być zebrana na placu zbiórki do wymarszu dzisiaj o godzinie 3. Zbiórka winna być dokonana cicho i bez rozgłosu. Szef sztabu Mużnego Józef. Józef to przyszły generał Kazimierz Sosnkowski. Alarm! Dowcipy i przypuszczenia, że pewnie jeszcze jedna próba. Zbieram kompanię o godzinie 3, rozdział żywności, konserwy, chleb. Komendant główny wzywa na odprawę. Maszerować na Miechów przez Michalowice. Wyjaśniać sytuację. Po nas w dzień, dwa pójdzie komendant z resztą oddziału. Przy kompanii patrol konny będzie ją poprzedzał swym wywiadem. Życzenia. I dajcie chłopcy zdrowi. Wymarsz z Oleandrów przed 4. Komendant główny i szef odprowadzają nas kawałek. Kluczymy cicho przed mieściami ku północy, przez Prądnik, Lobzów, Babice, na szosę do Michałowic. Pytania, prośby, żeby powiedzieć, co będzie, gdzie idziemy. Uśmiecham się tajemniczo. Wreszcie czoło zbliża się do szosy warszawskiej. Trzeba ich podrażnić. Zapowiadam kierunek w prawo, z powrotem na Kraków. Lament! My chcemy na wojnę. Po chwili poprawiam się. Zachodzenie w lewo, ku granicy. Jubel niebywały, okrzyki, trąbka. Robi się nastrój, serce łomocy, trzeba być opanowanym dowódcą. Godzina 9. Słupy graniczne, wzgórze. Widać daleko ziemię na północ. Kompania, stój! W lewo front. Sile się na spokój i nagle przenika ostra świadomość, że zaczyna się coś nieznanego. Chwila przeczuwana, że stanie kiedyś w jakiejś bliskiej przyszłości zjawia się w realnych kształtach. Ze wzgórza widać daleko gaje, pola, pagórki ziemi kieleckiej w słońcu uśmiechnięte. Przed nami ziemia od lat w niewoli. Idziemy ją wyzwolić. Od dziesiątków lat pierwszy oddział regularny Wojska Polskiego. Na cześć tej ziemi kompania w prawo patrzy. Piłsudskim w twierdzy magdeburskiej. Wspomnienie generała Kazimierza Sosnkowskiego. Oszałaniająco radosną niespodzianką był dla mnie już pamiętny moment, gdy mój dozorca zapowiedział mi, że wkrótce będę przeprowadzony do cytadeli cum general Piłsudski. Od chwili przelotnego spotkania w Szpandawie nie wiedziałem nic o losach komendanta i nie przypuszczałem nawet, że więziony jest tak niedaleko. W jednym z rogów zewnętrznego dziedzińca magdeburskiej cytadeli odgrodzono dość obszerny czworolok zamknięty z dwóch stron murami starych fortów. Stanąłem z bijącym sercem u wrót palisady. Feldfebel pociągnął za dzwonek i po chwili ze wzruszeniem ściskałem dłoń komendanta. Komendant, obejmując niejako rolę gospodarza, odprowadził mnie po pawilonie, który aż do końca niewoli miał być naszą wspólną siedzibą. Pawilon stał tuż przy palisadzie, równolegle do niej. Dwaj żołnierze, w pełni uzbrojeni, pełnili wartę u wrót palisady. Pawilon wraz z ogródkiem stanowił zamkniętą całość, wedle której komendantowi przysługiwało prawo wolnej, nieskrępowanej cyrkulacji. Tryb naszego wspólnego życia ułożył się mniej więcej w sposób następujący. Rano, przy śniadaniu, studiowaliśmy namiętnie komunikaty z pola bajki. Ściany naszej bazialni, w cudzysłowie, obwiesiłem wokół na fali. Wchodząc niejako z powrotem w czynności szefa sztabu, zaznaczałem postępy armii sprzymierzonych. Po śniadaniu parę godzin spędzaliśmy w ogródku. Chodziliśmy całymi godzinami, rozprawiając żywo na narodnictwo temat. Mówiąc o niedalekiej przyszłości, komendant zaczynał myśleć głośno, snując przenikliwe i przewidujące wywody. Wielka wojna, mówił Piłsudski, nie tylko musi pociągnąć za sobą wielkie wstrząsy wewnętrzne w państwach zwyciężonych, lecz spowoduje na całym świecie znaczne przeobrażenia społeczne i ekonomiczne. Polska, wciśnięta pomiędzy państwa przeżywające głębokie okresy wojenne, rozpocznie wyścig do nowej mety dziejowej, mając przed sobą kilka lat wyraźnie uprzywilejowanych przez historię. W końcu września, czy w pierwszych dniach października 1918 roku
przybył do komendanta nieoczekiwanie w odwiedziny hrabia Kessler. Kessler w toku rozmowy zadeklarował się jako przeciwnik trzymania komendanta w więzieniu. Oświadczył on, iż możliwość uwolnienia jego zdaniem istnieje, po czym z pewnym wahaniem i wstydem sformułował jak gdyby warunki, na których uwolnienie to mogłoby nastąpić. Wymieniał niewolniczenie przeciwko Niemcom oraz ograniczenie rozmiarów pretensji polskich do terytoriów należących przez wojnę do Prus, dodając, iż rozumie dobrze, że co do Poznańskiego nie sposób będzie uniknąć okrojenia Niemiec. Natomiast co do Gdańska i Śląska, jak się wyrażał, o żadnych ustępstwach mowy być nie może. Na wywody Kesslera Piłsudski odpowiedział kategorycznym non possumus. Trzymacie mnie w więzieniu, mówił. Nie przyjmuję do wiadomości żadnych warunków. Wolność w Krakowie. Dzień 30 października 1918 roku w relacji profesora Adama Pragiera. Nadszedł dzień 30 października 1918 roku. Technicznie wszystko było już przygotowane. Wywiad PLW pod kierownictwem porucznika Stanisława Krzysika ustalił dokładnie możliwe punkty oporu przeciwnika. Gdyby miało dojść do walki, nie byłaby ona z początku łatwa, gdyż gotowych sił polskich nie było i trzeba by je było tworzyć w czasie naszej akcji. Natomiast przed kilku dniami przybył do Krakowa batalion wyborowego pułku wiedeńskiego Hochkunstbenchmeister, przechowywanego na wojnę z wrogiem wewnętrznym. Niemieckie hełmy szturmowe, bagnety na nowiutkich małych karabinkach, świeże lederwerki, ostatni blask, ostatnie rezerwy habsburskiej. To też było pięknym osiągnięciem świeżutki dyplomacji polskiej, przekonanie Austriaków, że nie mają się co bić i że gdyby nawet chcieli wykorzystać przewagę, jaką mają w danej chwili, nie wiedzieliby co z nią począć jutro, bo nie mają już żadnego zaplecza. Rokowania z dowódcą austriackim generałem Benini toczyły się na ratuszu. Z polskiej strony prowadzili je posłowie do parlamentu Wincenty Witos, Aleksander Skarbek, Ignacy Daszyński, Zygmunt Marek i inni. Dużą rolę w tych rokowaniach odegrał Daszyński. Jego wdzięk osobisty i śpiewny akcent wiedeński sprawił, że trudno było generałowi austriackiemu widzieć wroga w kimś, co jest tak gemütlich, zwłaszcza, że przerwał nocne rokowania dla posilenia wszystkich kolacją od halonki. Moc zostawiał się tylko towarzyszący generałowi Benini rotmistrz, który prosił swojego przełożonego o oddanie mu do dyspozycji batalionu wiedeńskiego oraz pędzi całą bandę w ciągu paru godzin. Wtedy odezwał się pułkownik Roja. Bitte Excellenzu Diensten i otworzył drzwi sali Rady Miejskiej, gdzie toczyły się obrady. We drzwiach stał porucznik Kordian Zamorski, a za nim warta pod bronią w mundurach polskich z granatami w ręku. General Benini akt kapitulacji wojsk austriackich podpisał. Nazajutrz, na odwaku, na rynku głównym było już wojsko polskie. Legioniści przywdziali ocalałe resztki dawnych mundurów i pułkownik Roja objął nad nimi dowództwo. Poczęły się odtwarzać wokół dawnych oficerów pułki 4 i 5 Legionów już jako pułki piechoty wojska polskiego. Ja znalazłem się w stopniu podporucznika w 4 pułku. Tegoż dnia przyjęto formalnie od Austriaków komendę miasta, mieszczącą się na niewielkim placyku naprzeciwko kościoła świętego Piotra i Pawła. Biorę udział w tej ceremonii. Nastrój w komendzie był jak w domu, z którego tylko co wyniesiono nieboszczyka. Komendant miasta, pułkownik austriacki, przybrany na tę uroczystość mundur galowy, z przypasaną szablą w białych rękawiczkach, z czapką w ręku, stał w swoim gabinecie wyprostowany niemal na baczność. Nasze stroje na prędce wydobyte z kuferków dalekie były od tej austriackiej pomfinebr. Nadrabialiśmy za to poprawnością form wobec przeciwnika, który przestał istnieć. Miasto na swój sposób spontanicznie i pogodnie obchodziło uroczysty dzień. Wieczorem, bez żadnego hasła czy wezwania, rynek główny napełnił się nieprzebranym tłumem. Nie było żadnych przemówień. Tu i ówdzie wybuchały śpiewy. Ludzie po prostu chcieli się czuć razem i wspólnie przeżywać wielką chwilę. Wolność w Warszawie.
dni 10 i 11 listopada 1918 roku, opowiada Kajetan Morawski. 10 i 11 listopada podjęły otwarcie nad Warszawą sztandary polskie. Generał Bewer zdał władzę nad wojskami okupacyjnymi, tworzącym się samolotnie razem żołnierskim. Konwojowany przez porucznika, późniejszego generała Stanisława Rostworowskiego, odstawiony został do granicy pruskiej. Wyjeżdżał niesławnie, nocą, w ubraniu cywilnym. W niedzielę 10 wczesnym rankiem przybywał do stolicy zwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. Nazajutrz przekazywała Rada Regencyjna twórcy i komendantowi legionów naczelne dowództwo, a w 3 dni potem całość władzy i odpowiedzialność wobec narodu. Kto owych dni nie przeżył w Warszawie, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Żołnierzy, którzy ją spadali bez oporu, puszczano wolno. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, zmuszano walką wręcz do uległości. Należałem wówczas do 3-osobowej komisji, która odbierała od okupantów gmachy rządowe, między innymi Pałac Saski, gdzie mieścili się biura cywilnej administracji generału gubernatorstwa. Na stołach leżały rozłożone akta, projekta zarządzeń datowane z tego samego dnia, pisma rozpoczęte i urwane w pół zdania. Ale w salach i pokojach nie było żywej duszy. Dopiero w odległym gabinecie odkryliśmy wszechmocnego jeszcze wczoraj szefa administracji ekscelencję von Krysa i wraz z nim grono najbliższych jego współpracowników. Siedzieli wystraszeni, bezradni, a dwóch chłopców warszawskich, prawie niedorostków, z wielkimi zdobycznymi karabinami w ręku trzymało przy nich straż. Nic bardziej od tego widoku nie uprzytomniło nam nagłej i głębokiej zaszłej w dziejach odmiany. Próba zamachu stanu w roku 1919. Mówi generał Marian Kukiel, ówczesny komendant szkoły podchorążych w Warszawie. Polska powstawała wśród bardzo ciężkich wewnętrznych rozterek i zmagań. Ataki na rząd i na tymczasowego naczelnika państwa przybierały na sile. W wojsku były pewne fermenty, zwłaszcza wśród oficerów z korpusów wschodnich. Niektórzy dawni przeciwnicy komendanta Piłsudskiego jeszcze z czasów organizacji bojowej i legionów znaleźli się w głuchej opozycji. Nastąpiły powiązania pomiędzy nimi a stworzoną w Warszawie pod pozorem walki z bolszewizmem Strażą Narodową. W tej sytuacji szkoła podchorążych, tylu węzłami związana ze społeczeństwem stolicy, a mająca zadanie ochrony głowy państwa, narażona była na próby wciągnięcia w rozgrywki między prawicą a rządem. Jako komendant jej zdecydowany byłem udaremnić każdą próbę targnięcia się na siedzibę i osobę naczelnika państwa, choćby przeciw przyjaciołom własnym. Nie wiedząc o przygotowanym zamachu stanu, ilekroć mówiono mi z komendy miasta o spodziewanych rozruchach i jakby przestrzegano przed czynnym angażowaniem szkoły, odpowiadałem z naciskiem, że znam instrukcję alarmową i zgodnie z nią szkoła zabezpieczy Belweder i Łuczyna. Tę samą odpowiedź dałem w noc na 5 stycznia, gdy mój przyjaciel i zastępca w komendzie szkoły oznajmił mi przez telefon jako rzekomo oficer inspekcyjny garnizonu, że są w mieście rozruchy, że aresztują ministrów, a on posyła mi 3 kompanie Straży Narodowej na pomoc w obsadzeniu Belwederu. Oświadczyłem, że ich nie chcę, pomocy nie potrzebuję, a jeśli przyjdą, odprawię. Zaledwie zdążyłem wydać rozkaz zaalarmowania szkoły,
Zameldowali się u mnie dowódcy tych kompanii po rozkazy co do rzekomej obrony Belwederu. Były krótkie. Wyprowadzić się z mego odcinka, bo nie chciałbym ich wystrzelać. Po chwili przejechał samochód z ich delegacją do Belwederu. Warta nieopatrznie otwarła bramę. U drzwi zatrzymali ich adiutanci, gdy właśnie już biegał dziedziniec podporucznik Rzepecki z pierwszym plutonem kompanii służbowej Roweckiego. Błyskawicznie rozbrojono i tych gości, i grupę straży przed gmachem szkoły, i jeszcze nad ranem jakiś oddział naciągający od Belwederskiej. Nie było cienia wahania ani rozterki. Ale z jakąś ulgą zobaczyłem rano generała Szeptyckiego, jadącego z miasta, gdzie opanował sytuację, a później wracającego tam razem z naczelnikiem państwa. Załamała się próba przewrotu bez przelania krwi bratniej. Powrót Błękitnej Armii we wspomnieniach jej dowódcy generała Józefa Hallera. Tutaj na mojej ostatniej kwaterze na emigracji, na Ilingu, siedzę, mając przed sobą nową mapę Polski. Pamiętam dobrze te czasy, jak w kwietniu 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej, która walczyła na zachodnim froncie francuskim do Polski. 23 kwietnia wyruszałem z Paryża, żegnany przez Komitet Narodowy Polski, z Moskim na czele, przez rząd Republiki Francuskiej, przez Wojsko Rzeczypospolitej Francuskiej. Przybył Paderewski wraz z małżonką. Przy wsiadaniu do wagonu zameldował się u mnie kapitan Mirski, wysłannik naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Kilka dni i nocy trwała ta podróż. Wreszcie nazwa stacji, która była wykrzykiwana, Lisa. Co to jest? Pytam się. Lisa. To Leszno nasze. Wszyscy do okien, wszyscy się patrzą, a już na zewnątrz publiczność polska wszędzie wita nas, chociaż jeszcze Leszno jest w granicach niemieckiego państwa. Niedługo postój trwa, jedziemy dalej, dojeżdżamy do Ostrowia Wielkopolskiego. Tam dopiero ucieka. Żołnierze wyskakują po prostu z pociągu i leżą pokotem, całując ziemię świętą polską. Pierwsze święta wielkanocne na ziemi Wielkopolski, na tej ziemi, która była kolebką całej Polski, na tej ziemi, gdzie chrobry wytyczał granicę, tą, którą mamy dzisiaj. Jak to mogło się stać tak, żeśmy do tej Polski dojechali i to armia polska, która walczyła tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Pamiętna bitwa pod Rarańczą i Rokitną, a potem pod Kijowem jako bitwa Kaniowska. Stamtąd musiałem przebyć całą Rosję przez Moskwę, przez Murman, dostałem się na drogę aliancką, Antanty, do Szkocji, ze Szkocji przez całą wyspę do Southampton, a Southampton do Havru. Możecie się zapytać, skąd wzięła się ta ilość
100 tysięcy Polaków we Francji, skąd się wzięli? 25 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych. Kilka tysięcy z Brazylii i z innych części świata. Polacy, którzy byli z Małopolski i jeńcy, którzy dostawali się do niewoli i znajdowali się w Wielkiej Brytanii, znajdowali się we Francji, znajdowali się we Włoszech. Ostatni, którzy przybyli, to byli ochotnicy z obozów Santa Maria pod Turynem, skąd przybyło 35 tysięcy. Wśród nich byli także ci z Małopolski legioniści, którzy w roku 1917 byli uwięzieni i odesłani na front włoski. Tym sposobem można powiedzieć, że wszystkie dzielnice polskie i wszystkie wywodztwo na całego świata zebrało się, żeby utworzyć tę liczbę 100-tysięcznej armii, którą miałem zaszczyt dowodzić i powrócić z tą armią na łono Rzeczypospolitej. Za ślubiny Polski z morzem, mówi generał Józef Haller. Po mszy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego, morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak Kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i za ślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polskim. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku Kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje zapytanie, czemu się go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo, będziemy go mieli w Szczecinie. Jak powstał plan bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku? Relacja generała Bronisława Regulskiego, ówczesnego oficera sztabu generalnego. 6 sierpnia późnym wieczorem wrócił z konferencji w Belwederze pułkownik Piskor, szef oddziału operacyjnego sztabu generalnego, i przyniósł szkic ugrupowania i kierunków oraz notatki co do myśli przewodniej i wytycznych wykonawczych. Natychmiast przystąpiliśmy do redakcji rozkazu, który dostał potem miano rozkazu do przegrupowania. Pułkownik Pisko zmęczony położył się na kanapie w moim gabinecie i zaczęliśmy formułowanie rozkazu. Po przekazaniu mi zasadniczych myśli pozostawił mi wykończenie szczegółowej redakcji. Praca była zrobiona na koszulce, w ołówku i tak została oddana Rozadowskiemu. Gdy dostałem potem koncept ołówkowy dla przepisania go na maszynie, widziałem na nim parafę marszałka Piłsudskiego, generała Rozadowskiego i pułkownika Piskora. Była na nim także naturalnie moja parafa jako kierownika sekcji odpowiedzialnego za redakcję rozkazu. Dokument ten, opracowany na podstawie decyzji marszałka Piłsudskiego przez nasz sztab generalny pod szefostwem generała Rozadowskiego, stał się podstawą bitwy warszawskiej. 7 sierpnia rano udałem się na polecenie pułkownika Piskora do generała Weygand, który również urzędował na placu Saskim w sztabie generalnym, z poleceniem podania generałowi do wiadomości i naturalnie przetłumaczenia mu na język francuski rozkazu do przegrupowania. Generał Weygand przyjął do wiadomości treść rozkazu, nie ma żadnych zastrzeżeń, jedynie zwrócił uwagę na konieczność mocnego trzymania wieprza z przednościami. Dwa wspomnienia z Gdyni Kajetana Morawskiego. Pamiętam, jak w roku 1905 zajechałem żaglówką z Sopotów do Gdyni. Na piaszczystej widmie stała, zwana przez Niemców Kurhausem, niewielka, prostokątna,
papą kryta budowla, ściślej mówiąc kaczma, a obok niej kilka wdzięczniejszych kształtem, ale o ubogim wyglądzie kaszubskich chat rybaczych. Tylko szum i zapach morza ożywiały zapomniane przez Boga i ludzi pustkowie. W dokładnie 30 lat później towarzyszyłem Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu w objeździe portu gdyńskiego. Jechaliśmy szerokim, kwieconym bulwarem nadmorskim wśród czystych i wesołych gmachów, a w basenach portowych powiewały na masztach zakotwiczonych tam okrętów bandery polskie wśród bander wszystkich krajów świata. I nie ukrywam, że rozpierała mnie duma na myśl, jak odrodziło się to wybrzeże, by powróciło pod władanie prawowitego gospodarza. Polski Władysław Raczkiewicz. Fragment przemówienia o zmarłym generale Sikorskim, wygłoszonego dnia 5 lipca 1943 roku. Dzisiaj w szeregu tych, co umierając w walce o wolność prowadzą nas do nowego żywota, stanął świętej pamięci Władysław Sikorski. Imieniem Rzeczypospolitej oddaję cześć jego zasługom dla ojczyzny. Obywatele Rzeczypospolitej, wzywam was, abyście wszyscy gdziekolwiek jesteście, w ojczyźnie zajętej przez wroga, czy na uchodźstwie rozrzuceni przez zamieć wojenną po wszystkich kontynentach, czy w szeregach naszych sił zbrojnych, umocnili się w jedności i wytężonej pracy. Każdy na swym posterunku do chwili zwycięstwa, które stać się musi dla ojczyzny chwilą triumfu sprawiedliwości dziejowej. Bitwa o Monte Cassino. Fragment wywiadu redaktora Jana Bielatowicza z dowódcą drugiego korpusu generałem Władysławem Andersem. Dnia 23 kwietnia 1944 roku do mojej kwatery w Inciaturo przyjechał generał Lis, ówczesny dowódca 8 Armii. Generał Lis oświadczył, w najbliższej ofensywie dla drugiego korpusu przewidziano zadanie najtrudniejsze – zdobycie w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a w drugiej Piedimonte. Oświadczywszy to, generał Lis zadał mi pytanie, czy wobec znanych trudności mogę się podjąć zadania. Decyzja była ciężka. Zdawałem sobie sprawę, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie wyłącznie na mnie. Gdy przegramy tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana, a gdy zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle więc oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania. Jakie były pierwsze czynności przygotowawcze do bitwy? Najpierw odbyłem parę lotów samolotem rozpoznawczym, tak zwanym przez żołnierzy Kubusiem. Pamięta pan, że choć Kubuś latał wolno i nisko, nieprzyjaciel miał dla niego respekt i nie ostrzeliwał go, ponieważ Kubuś zaraz nanosił na mapę wszystkie stanowiska ogniowe lub też wprost kierował ogniem artylerii. A co nastąpiło po lotach rozpoznawczych? Odwiedzałem kolejno sojuszniczych dowódców poprzednich natarć i zbierałem od nich wiadomości o terenie i o nieprzyjacielu. Wszyscy przedstawiali mi tylko ogromne trudności walki i dowodzenia, ale wielu pożytecznych rad dać nie potrafili. Po każdej przegranej bitwie dostrzega się tylko trudności, więc to mnie nie dziwiło. Dodam, że nie wolno nam było prowadzić na własną rękę rozpoznania przez patrole i wypady, aby przedwcześnie nie zdradzić przybycia wojsk polskich na ten odcinek frontu. To jeszcze skomplikowało i tak trudne zadanie. Czy pan generał dowodził z jakiegoś określonego punktu? Punkt dowodzenia korpusu został obrany i zabezpieczony już przed bitwą, świetnie zamaskowany i nierozpoznany przez nieprzyjaciela. Ale w czasie bitwy byłem w ciągłym ruchu
jeździłem na szereg punktów obserwacyjnych, poza tym do dowódców dywizji i brygad. Musiałem nawet korygować niektóre zbyt gorące rozkazy. Przypomnijmy sobie noc z 11 na 12 maja 1944 roku. O godzinie 11 z naszej strony otwarło ogień 1100 dział na pozycje niemieckie. Co pan generał w tej chwili pomyślał? Że zaczyna się wielka sprawa. Byłem prawie pewien, że cele wstępne osiągniemy, ale największym moim zmartwieniem było, jak utrzymać zdobyte pozycje. Zwłaszcza, gdy się niebawem okazało, że nasza artyleria nie zdołała obezwładnić niemieckich źródeł ognia i obserwacji. Jakie były uczucia pana generała po pierwszych meldunkach z linii? Pierwsze meldunki były optymistyczne. Niestety, z nastaniem dnia oddziały nasze traciły zdobyty teren. Toteż postanowiłem natychmiast przygotować nowe natarcie. Rano przyjechał do mnie dowódca 8 armii i stwierdził, że drugi korpus skutecznie związał siły niemieckie, co pozwoliło Brytyjczykom uchwycić przyczółki w dolinie rzeki Liry. Drugie natarcie korpusu miało wyjść równocześnie z brytyjskim, ale właściwie bitwa toczyła się bez przerwy dalej. Kiedy pan generał uznał, że szala zwycięstwa przechyla się ostatecznie na naszą stronę? Losy bitwy ważyły się do końca. Mimo optymistycznych pogłosek, że nieprzyjaciel opuszcza Monte Cassino, bodaj najcięższe i najtrudniejsze walki toczyły się przez cały dzień 17 maja. W nocy jeszcze opór Niemców nie osłabł. Poranne meldunki wczesnym ranem 18 maja były niedobre. Nastąpiły momenty jakby zachwiania się niektórych nawet dobrych dowódców. Gdy mi raz meldowano, że z całego batalionu pozostało tylko kilkunastu ludzi, odpowiedziałem, że nie wierzę i okazało się, że miałem rację. Jest poranek 18 maja. Co wtedy przeżywał pan generał? Miałem zawsze zwyczaj ukazywać się pod komendem nawet w najgorszych warunkach, ogolony i możliwie starannie ubrany. Tak też było rano 18 maja, kiedy wszedłem do namiotu sztabu i zapytałem o ostatnie raporty. Zameldowano mi, że położenie jest nadal złe. To są wiadomości z nocy, odpowiedziałem. Dziś nieprzyjaciel będzie pokonany. Widziałem bowiem od jeńców, jakie jest położenie Niemców i że nadszedł kryzys bitwy. Wkrótce po moich słowach zaczęły istotnie napływać meldunki o osiągnięciu przez oddziały nakazanych celów. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Łanów wszedł w obręb klasztoru. Natychmiast kazałem zatknąć tam flagę polską. Była ona przygotowana jeszcze przed kilku dniami. Gdy koło południa odwiedził mnie dowódca 8 armii, zapytałem, czy chciałby, aby obok polskiej flagi wywiesić flagę brytyjską. Był bardzo rad z tej propozycji. Z generałem Grotem Stefanem Roweckim w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wspomnienia współwięźnia Wolodymyra Stachiwa, publicysty i działacza ukraińskiego. Okno mej celi wychodziło na jeden z placyków przeznaczonych na spacery więźniów. O południu 16 lipca zobaczyłem przez moją matową szybę sylwetkę nowego, nieznanego mi dotychczas więźnia. Podjąłem natychmiast próbę rozmowy z nim. Nowy więzień milczał jednak uporczywie, nie przerywając swojego odbywanego energicznym krokiem spaceru, którego droga prowadziła pod moim oknem. Gdy przybysza wprowadzano po spacerze do baraku, zorientowałem się jednak łatwo, że on ma celę przydzieloną od moich dniach. Nowy więzień podjął ze mną rozmowę. Pierwszy z nich więzień powiedział, że jest oficerem AK, aresztowanym niedawno w Warszawie. Dopiero później podał mi swoje prawdziwe nazwisko. Początkowo generał Rowecki zachowywał pewną rezerwę. Później jednak, gdy nabrał do mnie zaufania, poruszaliśmy coraz więcej tematów. Nigdy jednak nie mówił o swoim aresztowaniu.
Podkreślał tylko, że aresztowany został, jak to określił, przez jeden mylny krok. Powtarzał wielokrotnie, że Armia Krajowa będzie walczyć z Niemcami do ostatniej chwili, dopóki ostatni Niemiec nie zostanie wyparty z polskiej ziemi, dopóki Niemcy nie skapitulują. Nie wdając się w szczegóły, generał mówił mi, jak wielką siłą wojskową stanowi Armia Krajowa. Przewidywał możliwość powstania w Polsce, ale uważał, że teraz, to jest w 1943 roku, jeszcze na to nie pora. Wielokrotnie przyjeżdżał do generała SS Gruppenführer Müller, szef Wydziału IV Reichssicherheitshauptamt. Müller usiłował zakończyć generała do znalezienia jakichś sposobów złagodzenia stosunków polsko-niemieckich. Natrafiał na zdecydowane odmowy generała do omawiania tego tematu. Müller straszył bolszewickim zalewem całej Polski i wręcz namawiał do wspólnej walki przeciw Rosji, obiecując w zamian ogłoszenie jakiegoś samorządu dla Polski. Gdy zapytałem generała, jak się ustosunkował do tych propozycji, powiedział mi porywczo. Pan jeszcze pyta, kogo biją po, no tu generał wymieni odpowiednią część ciała, z tym nie prowadzi się rozmów politycznych. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dowiedzieliśmy się o wybuchu powstania w Warszawie. 11 sierpnia stwierdziliśmy, że na parę dni przed tą datą generała Rowieckiego wywieziono nagle z celu. Znając praktykę gestapu, nie ulegało dla nas wątpliwości, że generała wywieziono na śmierć. Sprawozdanie emisariusza kapitana Jana Nowaka z misji przed wybuchem powstania warszawskiego. Wracałem do Polski przygnębiony świadomością, że nasz los został przypieczętowany w Teheranie, a szanse ocalenia niepodległości państwowej są nikłe. Cały mój bagaż informacyjny złożyłem przed komendantem głównym i jego sztabem w niedzielę 30 lipca 1944 roku. Ze względów bezpieczeństwa sztab Armii Krajowej obradował wtedy w permanencji w mieszkaniu na Pańskiej 67 i tam spożywano posiłki. Mój meldunek trwał od 12 do 4 po południu. W ciągu tych kilku godzin starałem się wyrzucić z siebie wszystko, co wiedziałem. Mówiłem bardzo szybko. Pamiętam, że po lewej stronie ode mnie siedział Bur, dalej Grzegorz, za nim pułkownik Janusz Bokszczanin, po prawej Janina Karasiówna i Jan Rzepecki. Na samym wstępie generał Komorowski zapytał mnie, kiedy widziałem ostatni raz naczelnego wodza. Kiedy zacząłem powtarzać to, co usłyszałem od generała Sosnkowskiego w Algierze 13 lipca, Bur przerwał machnięciem ręki, mówiąc, że to wszystko znają już od dawna z depesz. Wobec tego przeszedłem do referowania sytuacji międzynarodowej. Widziałem, że to, co mówię, wywiera na słuchających wrażenie silne i przygnębiające, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że moja misja jest spóźniona. Co chwila przybywali z miasta ludzie z meldunkami o sytuacji wojskowej pod Warszawą. Rozpoczynała się wówczas wymiana zdań, czy już zaczynać, czy jeszcze czekać. No więc było zupełnie jasne dla mnie, że decyzja powstania zapadła, cofnąć już jej nie można, a w tej chwili w mojej obecności toczy się już tylko dyskusja nad tym, czy chwila obecna jest odpowiednia do rozpoczęcia walki, czy trzeba jeszcze czekać. Bur zwracał się o opinię do obecnych w pokoju i pamiętam dokładnie, że pułkownik Bokszczanin odpowiedział wtedy z naciskiem: dopóki Rosjanie nie położą ognia artyleryjskiego na miasto, na lewym brzegu Wisły, nie wolno nam się ruszyć. Generał Komorowski zapytał mnie w pewnym momencie, czy Warszawa będzie mogła liczyć na zrzuty broni na wielką skalę i na wysłanie brygady spadochronowej, naszej polskiej brygady spadochronowej. Na oba pytania odpowiedziałem negatywnie. Niedawno sam byłem w bazie w Brindisi, znałem stan załóg i znałem ilość maszyn. Wyraziłem także pogląd w oparciu o znane mi fakty, że Anglicy będą na pewno chcieli użyć naszej brygady na froncie zachodnim i nie zgodzą się, by zrzucić ją w Polsce. Już po zakończeniu tej ogólnej rozmowy generał Pełczyński wziął mnie na bok i zapytał: proszę pana,
Patrzy pan na to wszystko oczyma człowieka przybyłego z zewnątrz. Czy widzi pan i czy pan rozumie sens tego, co my tu robimy? Odpowiedziałem, zgodnie z własnym przekonaniem, że nie znam zupełnie elementów położenia wojskowego. Ale jeśli chodzi o efekt powstania i wpływ na rządy i opinię publiczną w obozie sojuszniczym, będzie ono dosłownie burzą w szklance wody. W rok później, po uwolnieniu generałów Pełczyńskiego i Komorowskiego z niewoli niemieckiej, zapytałem ich, czy gdybym przekazał im wcześniej te elementy polityczne, które były mi znane, czy to miałoby jakiś wpływ na decyzję powstania. Generał Pełczyński powiedział, że tylko jednoznaczny i kategoryczny rozkaz naczelnego wodza, otrzymany we właściwym momencie, mógł zmienić decyzję powziętą w Warszawie. Natomiast generał Komorowski twierdził, że moje informacje byłyby wzięte pod uwagę, gdyby sprawozdanie złożone było o tydzień wcześniej. Dlaczego dałem rozkaz do powstania w Warszawie? Mówi dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Burkomorowski. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta, w momencie gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy. Na przykładzie Paryża różnica między Rosją a sprzymierzeńcami zachodnimi występuje najjaskrawiej. 20 sierpnia żołnierze podziemnej Francji chwycili za broń. Powstanie w Paryżu wybuchło nieoczekiwanie i zaskoczyło dowództwo sprzymierzonych. Generał Eisenhower zmienił plan i skierował uderzenie wprost na Paryż. 4 dni później druga pancerna dywizja generała Leclerca połączyła się z powstańcami w Paryżu. Dlaczego nie twierdzi się, że powstanie w Paryżu było wymierzone przeciwko aliantom? Po prostu dlatego, że oba te mocarstwa chciały wyzwolić, a nie ujarzmić Francję. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Fragmenty audycji powstańczej radiostacji Błyskawica, utrwalone przez polską placówkę radiową Wawer w St. Albans pod Londynem. Fragment komunikatu. Dni wczorajszym oddziały Armii Krajowej prowadziły działania zapeczne, które doprowadziły do kilku poważnych otoczków. Teraz godzina przewidziowych został zdobyty w prawurowym latarcu kompleks budynków Komendy Policji położony na płaskim przedmieściu w procesie kościoła Świętego Krzyża. Latarce potępne zostały o godzinie 4 rano. Uderzone w trzech stron jednocześnie. Przytem główna siła ataku skierowana była na tył nieprzyjaciela od ulicy Paskiego. Opór Niemców był zaciekły i długotrwały. Rejon naszego latarca pozostawał przez cały czas pod huraganowym ogniem niemieckim. W czasie tej akcji zniszczyliśmy 2 hołdy oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. Po zajęciu komendy policji oddziały Armii Krajowej uwolniły 8 księży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców.
czasie walk Niemcy zapalili kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Rącząc oraz wieżę kościoła, zostały tam kościoła. Dla Warszawy jest to strata bolesna. Kościele tym przechowywane było w serce Chopina. Walcząca Warszawa pozdrawia wyzwolony Paryż. Nous luttons pour le même idéal de la liberté, égalité et fraternité. Et nous rappelons notre tradition historique commune. Et nous croyons notre cœur dans tous les champs de bataille de l'Europe. Aujourd'hui, à l'occasion de votre éclatante victoire sur la tyrannie, partagez votre joie et votre triomphe. Nous sommes fiers de savoir que nos soldats de la division blindée polonaise, nos aviateurs, on participe à cette lutte qui a mené à cette éclatante victoire. Que ce grand succès jumelle en France à la défaite totale de notre ennemi commun. Honneur aux vaillants soldats de l'armée intérieure de France. Honneur aux héros de Paris. Vive la France, vive la Pologne, vive la liberté. Pierwsza samodzielna brygada spadochronowa w bitwie o Arnhem. Relacja dowódcy generała Stanisława Sosabowskiego. Dramatyczna bitwa o Arnhem była częścią wielkiej operacji powietrzno-lądowej noszącej kryptonim Market Garden. Waga tej operacji leżała w tym, że mogła ona przynieść zakończenie wojny jeszcze w roku 1944. Był to desant powietrzny, największy z dotąd notowanych. Ponad 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i polskich lądowało na spadochronach i szybowcach. Desanty miały uchwycić i utrzymać wszystkie przeprawy przez kanały, przez rzekę Mozę oraz oba ramiona Dolnego Renu. Uchwycenie tych przepraw otwarłoby drogę 30. brytyjskiemu korpusowi do Arnhem, gdzie miał powstać przeczulek dla dalszej akcji na zagłębie Rury i w głąb Niemiec. Moim operacyjnym dowódcą został wyznaczony generał Urquhart, dowódca 1. brytyjskiej dywizji powietrznej. Pierwszej nocy po zrzucie brygady zostałem poinformowany przez mego oficera ław przypłynu z tamtego brzegu, że dywizja jest w tragicznym położeniu i walczy resztkami sił wokół Osterbik. Po stwierdzeniu, że generał Urquhart nie może służyć mi środkami przeprawowymi, postanowiłem utrzymać dostęp do południowego brzegu Renu, a przez to wyznaczyć kierunek oraz umożliwić najrychlejsze dołączenie elementów lądowego korpusu, który z pewnością musiał mieć środki przeprawowe. Liczyłem, że korpus powinien już być bardzo blisko. Równocześnie uważałem, że nie tylko z uwagi na uprzedni rozkaz, nie tylko z obowiązku niesienia koleżeńskiej pomocy, ale i dla umożliwienia dywizji przetrwania kryzysu, muszę przeprawić na drugi brzeg tyle żołnierzy brygady, na ile pozwolą mi środki przeprawowe. Zajęliśmy więc pozycję obrony w Dry, utrzymaliśmy je mimo ataków niemieckich w ciągu dwóch dni.
Przez to zabezpieczyliśmy dostęp do przeprawy na Renie. Nawiązaliśmy też styczność z 30. brytyjskim korpusem. Jeżeli chodzi o zadanie niesienia pomocy dywizji powietrznej, to mimo strat na kilku łodziach dostarczonych przez nią, zdołałem w ciągu drugiej nocy przeprawić jedną kompanię spadochronową, następnej nocy łodziami dostarczonymi bez obsług już przez brytyjską dywizję lądową, która w międzyczasie znalazła się w pobliżu, zdołałem przeprawić z ciężkimi stratami trzeci batalion spadochronowy. Uwięzienie 16 przywódców Polski podziemnej w marcu 1945 roku. Franciszek Białas mówi o swej ostatniej rozmowie z Kazimierzem Pużakiem, przewodniczącym Podziemnej Rady Jedności Narodowej, przywódcą PPS WRN. W Krakowie znalazłem się 14 marca i już zaraz po przyjeździe miałem spotkanie z Pużakiem. Przedstawiłem mu sytuację. Wówczas Pużak, udział w tej rozmowie brał również Zygmunt Zaremba, oświadczył, że jego zdaniem rozmowy te nie dadzą żadnego rezultatu, że są pułapką i że w konsekwencji sprowadzą tylko nieszczęście i likwidację podziemia. Wprawdzie dodał, jeżeli już mamy ginąć, to gińmy z honorem wszyscy razem, a nie rozbici. A poza tym nie zapominajcie o jednym, że obowiązek trzeba umieć spełniać do końca. Nawet gdyby na drodze spełniania tego obowiązku była śmierć. Relacja z porwania 16. Mówi Zbigniew Stypułkowski. Dobrze już było po południu, gdy wysiedliśmy na małej stacyjce w Moskwie. Nikt nie przybył na nasze przywitanie. Podróżni szybko się rozproszyli, a my zostaliśmy samotni na peronie, drżąc w płaszczach gumowych, gdyż mróz sięgał 10 stopni. Po upływie mniej więcej pół godziny adiutant nasz przyprowadził generała we wspaniałej barankowej czapie na głowie i szerokich złotych szlifach na ramionach. Towarzyszył mu jakiś cywil. Generał z oddali zasalutował i wyrzekł tylko jedno słowo: zdrastwujcie. Po czym szerokim gestem zaprosił. Wokoło natomiast rozstawione były gęste straże. Wsiadłem do pierwszej limuzyny wraz z dwoma moimi towarzyszami. Obok szofera zasiadł generał, który wskazywał drogę. W olbrzymim pędzie przemierzaliśmy ulicę, zdołałem jednak zauważyć, iż minęliśmy budynek narkomindieło, a więc nie będziemy już gośćmi rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak to nam obiecywano. Samochód zatrzymał się parę ulic dalej, przed monumentalnym budynkiem wyłożonym u wejścia marmurami. Wzdłuż budynku tego, tam i z powrotem, równym krokiem przechadzała się straż NKWD, starannie ubrana, z bronią na ramieniu. Do jakiego pięknego hotelu wiozą nas, panie mecenasie? Zwrócił się do mnie półgłosem towarzysz podróży, jeden z tych, którego nie opuszczała wiara w szczęśliwe dopełnienie się naszej misji. W tym momencie otworzyła się brama na rozcież, wiodąca do wnętrza owego wspaniałego hotelu. Dojrzałem w głębi dziedziniec okolony murami, w którym wszystkie okna osłonięte były koszami z blachy. Panie, to więzienie, odpowiedziałem. Głosy świadków historii zamyka apel Ignacego Paderewskiego do rodaków kraju na otwarciu Rady Narodowej w Paryżu w dniu 23 stycznia 1940 roku. Do was się zwracam, bracia moi ukochani. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłowną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi,
wiarę w ostateczne zwycięstwo. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętni niezliczonych zbrodni popełnionych z liście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.